No, czego chcesz? A czego mogę chcieć od Wiedźmina? Żeby gęsi pasał? Jest potwór do zabicia. Ten w klatce. Co to za jeden? A wygląda jak potwór? Nie? No to nie twój zasrany interes. Przemyślę to. Bywaj. Ty jesteś Quinto? W rzeczy samej. Z kim mam przyjemność? Hola, hola! Nie będzie żadnych przyjemności. Wara od klatki, Wiedźminie. No dobra. To czym wam podpadł? Nam niczym. Ale paru bankierom musiał zaleźć za skórę, bo wyznaczyli niezłą sumkę za jego głowę. A że pan Hans Scidaris jest człowiekiem interesu, postanowił mnie pojmać i zgłosić się po nagrodę. Pozwolił ci się kto odzywać? Morda w kubeł! Quinto jest mi potrzebny, żywy. A mnie potrzebne są pieniądze. Dużo. Ale wszystko mi jedno, kto za niego zapłaci. Bankierzy czy ty? Tak jak mówiłem. Człowiek interesu. A ja mówiłem morda w kubeł. Nie przerywaj. Co to ja... A, chcesz, żebym go puścił? To zapłać. Tyle, ile obiecali w liście gończym. Niby jesteś słynnym najemnikiem, a zachowujesz się jak przekupa. Nic, tylko byś koronę liczył. Co? Nie będzie mnie byle mutant obrażać. Dowiodłem swojego męstwa pod Hagę, Dillingen, Brenną i... To było dawno temu i pewna nieprawda. Bo ty jesteś mocny tylko w gębie. To ci pojechał. Co? Odszczekaj to! Odszczekaj, sukinsynu! Jak zdołasz mnie pobić na pięści, to odszczekam. A jak nie, wypuścisz Quinto. Stoi? Stoi, kurwa! Chłopaki, zróbcie miejsce! Pokażę przy błędzie, co to znaczy zadrzeć z Hansem Scidaris! Nikt mi nie dorówna w boju. Nikt, kurwa. No, Wiedźminie, powtórz. Nie ma lepszego woja niż Hans Scidaris. Właśnie. Sam bym lepiej tego nie ujął. A teraz, jeśli chodzi o Quinto. Wciąż możesz go wykupić. Ale cena właśnie wzrosła. Dwukrotnie. Niech będzie moja strata. Masz. Ta, nie ma nic słodszego niż czuć w ręku mieszek pełen złota. Ta. No dobra, Quinto. Upiekło ci. Co? Ale jak? Rybią łością. Wczoraj. Czekałem na dobrą okazję, żeby się wymknąć. Ale wpierw pojawił się Wiedźmin. Niech to będą moje rekomendacje. No a teraz powiedz, do czego jestem ci potrzebny? Powiem ci później. Jeszcze muszę się rozmówić z kimś innym. Rozumiem. Jakby co, znajdziesz mnie nocą przy bramie uniwersytetu. Bywa.